Witam, pod większością z filmów jakie ostatnio wypuszczałem jest mnóstwo komentarzy co z tą 240, czy projekt jest porzucony, kiedy ta 240 i tak dalej i tak dalej i w ogóle żyć nie dacie Słuchajcie, no projekt 240 jest tam pomału kontynuowany, no być może obecnie jest nieco w zawieszeniu ale to dlatego, że nie do końca mam na to czas, tak? Ja wiedziałem, że przeznaczyłem sobie po prostu 3 miesiące na zbudowanie tego akwarium, to był styczeń, luty i marzec i z przyczyn ode mnie kompletnie niezależnych nie dostałem wszystkich komponentów do zrobienia tej 240 w marcu nawet. Więc, a w kwietniu już wystartowałem z nowym projektem z szafą i to mi zeszło kwiecień, maj, więc wiedziałem, że no trochę się to przeciągnie. tak. Te trzy miesiące, które miałem zaplanowane na to niestety nie wypaliły. Więc teraz już jest dużo, że tak powiem, mniej czasu na to. Poza tym, że ja to robię tylko weekendy, bo, bo w tygodniu to ja wiecie pracuję i wracam do domu, to jest, nie wiem, 18-19, to nie za bardzo mam czas na to cokolwiek. Potem no, są weekendy, weekendy też już nie bywa. Czasami jest jakaś impreza rodzinna, czy coś, to dzień wypadnie. Są inne też zajęcia. O teraz jest lato, to na przykład z ogródkiem sobie wystartowałem, też tam muszę trochę czasu posp pospędzać. A poza tym to fajnie jest gdzieś na przykład pojechać sobie z rodziną na grilla nad jeziorko, nad wodę, ponurkować. Więc niekoniecznie, nie zawsze mam czas na to, żeby tą 240 robić. I dlatego ten projekt się przeciąga, i to się przeciąga bardzo. Ale skoro tak cały czas nalegaliście, to słuchajcie, no, usiadłem trochę w zeszłym tygodniu i zmarnowałem praktycznie wszystkie dni po kolei. A czy zmarnowałem? No, coś tam porobiłem, no, zeszło mi cały tydzień, bo, bo to tak mówię, po pracy robiłem wieczorami, więc no, powiedzmy, delikatnie ruszyłem do przodu. Prace nad akwarium w sumie stanęły. Na tym, że zbudowałem całą hydroponikę, całą hydraulikę do hydroponiki, przetestowałem wiele filmów z testowania, żeście mogli obejrzeć. Na koniec jeszcze wymieniłem pompę. No i w końcu ustaliłem faktyczny przebieg. Faktycznie ustaliłem, jak to wszystko ma pracować. No i w zasadzie na tym się skończyło. Następny etap no, jest wypełnienie tego, cośmy przetestowali to co tak wiele osób intrygowało, że po wypełnieniu mediami ta hydroponika mi tam, nie wiem, stanie chałupę, zaleje czego nie rozumiałem cały czas, bo no słuchajcie, większość hydroponik polega na tym, że wlewa się wodę do doniczki z jednej strony, wylewa drugą i woda sobie płynie albo mediami, albo górą nad nimi i dokładnie tak samo może być i w mojej hydroponice, więc nie wiem skąd te Wasze dziwne obawy że, no, że to się nie sprawdzi. Ja po prostu sobie urozmaiciłem to dodając przegródki, bo po rozmowach z kolegą uznaliśmy, że to byłoby lepsze rozwiązanie. Bo ma taką inną hydroponikę, właśnie bez przegródek, i z chęcią by te przegródki tam włożył. Jak będzie lepiej, zobaczymy. W każdym razie, nawet jeżeli całe media, czyli, czyli tamta y, lawa, która tam będzie. Ulegnie nie wiem, zabludzeniu, zarośnie korzeniami, to i tak woda se zawsze może przepłynąć górą, co udowodniły testy, bo przecież tam w którymś z testów zatkałem wszystkie przeloty dołem i woda sobie popłynęła spokojnie górą. No ale cóż, no to wszystko mamy już za sobą. No i następne, co, co, co jest, mówię, do doruszenia, to jest wypełnienie wszystkiego dalej mediami. Zapraszam więc Was na serię dokładnie trzech filmów, już zaspoderuję z wypełnienia właśnie moich, no, nazwijmy to Sampa i Hydroponiki, czyli mojej filtracji mediami filtracyjnymi. A zaczynam od budowy kosza na media. Film, jaki dzisiaj obejrzymy, jest to film z budowy koszy do Sampa na media filtracyjne. Zdecydowałem się zbudować cztery takie kosze do czterech przegród, jakie tam mam. A to z tego względu, że przegrody są no, dosyć wysokie, bo jest to blisko 60, chyba 4 czy 5 cm, dokładnie pamiętam. No i bardzo wąskie, to jest około 10 cm. Jest to wymiar zewnętrzny. Wymiar wewnętrzny jest jeszcze mniejszy, ponieważ zbudowane są one ze szkła dziesiątki. I cienkie przegrody w środku. W sumie wychodzi na to, że ta środkowa kamora wewnętrzne wymiary ma jakoś tak 9 na 7 cm, czyli jest to dosyć wąskie, a wysokie na 60, więc no dosyć wysokie, a, a, a wąskie w środku. Co oznacza, że no ciężko jest się tam w jakikolwiek sposób poruszać z tymi mediami, ciężko będzie w razie czego je wyciągnąć i wyczyścić. I ciężko byłoby je tam też w jakiś sposób, nie wiem, poukładać, coś w tym stylu, więc zdecydowałem się, słuchajcie, zbudować takie kosze na, na te media i w tych koszach po prostu umieścić te wszystkie media i w razie potrzeby ewentualnie byłbym w stanie cały taki kosz z mediami sobie wyciągnąć i albo te media, nie wiem, wypłukać, wyczyścić albo wymienić, jakby mi się nie podobało, albo coś w tym stylu. Kosze to nie jest zbytnio skomplikowana konstrukcja. Słuchajcie, do budowy tego kosza, jak widzieliście na początku filmu, użyłem jakiejś starej, połamanej skrzynki, z której akurat wyciąłem taką kratkę, która idealnie pasuje mi do wymiarów. Do tej kratki przy pomocy żyłki, zwykła żyłka wędkarska, jak widzicie, nawet tam jest chyba szpula z kołowrotka, z której to odwijałem, przy, przywiązuje tak dookoła, jak widać cały czas na okrętkę co jakiś czas, tylko robiąc supełek, żeby w razie czego mi się nie luzowało. Przywiązuję, słuchajcie, siatkę, taką zwykłą siatkę, jak się daje na, na, na styropian. To jest dosyć mocna, taka plastikowa siatka. Myślę, że spokojnie wytrzyma. Jest to z materiału, jakiegoś tam obojętnego, więc tam na jakieś tam parametry wody nie będzie to wpływać. Zresztą taką podobną siatkę mam pod akwarium, która mi oddziela żwir od ziemi. Więc bezproblemowo po prostu ją postanowiłem tutaj użyć, tak? No i jak widzicie taką metodą mocno chałupniczą zawijam sobie tą żyłeczką dookoła, tak żeby utworzyć właśnie taki kosz. Jak widzicie udało się zrobić kosz idealny po prostu na wymiar do komory, jak widać wchodzi do samego dna, na dole będą te biobale, już wymyśliłem co zrobić, żeby one nie pływały, bo jak wiecie w trakcie testu wyszło na to, że one pływają. W każdym razie kosz już jest na swoim miejscu, pozostało jeszcze budowa trzech kolejnych. No ale nie będę Was już katował budową trzech kolejnych koszy, będą takie same. Do zobaczenia, cześć.